W pierwszej części Narni mamy osobę, postać Aslana, która przypomina nam kogo? Jezusa. Jezusa, dokładnie. Dlaczego? Co na pierwszej części się wydarzyło? On zginął. Zginął? W jaki sposób? I zmartwychwstał. Tak, i zmartwychwstał. To przypomina nam Jezusa. Jakby to chciał Luis, to jest Luis, to nie było tak. A przypadkiem napisało mi się, że prawie możecie sobie wyobrazić, jak to było tak samo z Jezusem. Luis tak chciał, żeby dzieci, czyli czytelnicy tej książki, mieli takie skojarzenia z Ewangelią, żeby przeczytali sobie opowieści z nami i sięgnęli do Ewangelii. W trzeciej części, tą, którą oglądacie teraz, będzie taki fajna, będzie taka fajna scena pod koniec. Może nam to trochę zdradzę, kiedy dzieci się będą rozstawały z Aslanem i czy się nigdy więcej nie spotkamy, Aslan mu powie nie, w tym świecie, do którego wrócicie, ja jestem, tylko noszę inne imię. Zastanawiałem się, jak oglądałem pierwszy raz ten film, czy będzie w filmie ta scena wymienta była. Rzeczywiście usłyszycie to, jak obejrzycie do końca. Więcej wam nie zdradzę, pewnie wielu z was oglądało tą trzecią część. To jest takie przypomnienie dla was, ale ja chcę was z wami rozmawiać na ten temat. Dlatego, że opowieści z nami, że chcemy rozmawiać. Druga część, pamiętamy, to powrót do Narni. Też pewna historia. Książę Kaspia. Trzecia część, opowieść. Podróż wędrowca do świtu. Za każdym razem dzieci dostają jakieś zadanie. Za każdym razem. Dostają misję, która ma ich zmienić. Odpowiedział mu Jezus. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Na drugiej stronie piosenka. Też zaśpiewamy. Zaśpiewamy to. Dobra. Tak, nie chcę. Dobra, jedyna. Prawda Jezusa.